co w takim razie w programie, jeżeli chodzi o tą część muzyczną, czyli tą 10. słowiańską noc folk metalową? Jak zawsze staraliśmy się, aby zespoły były wyjątkowe i niepowtarzalne, żeby były oryginalne po prostu. I w tym roku, przynajmniej w mojej opinii, największą gwiazdą jest zespół Hamradun Wyspy Owcze. Także chłopaki musieli pokonać trochę kilometrów. Przy okazji ja się doedukowałem, bo nie wiedziałem, że oni tam mają swoje jakiś lokalny język i w ogóle Wyspy Owcze troszeczkę ciekawe. Nie jest ich zbyt dużo, bo około 50 tysięcy, czyli taki nasz mały Cieszyn. To jest taka dla mnie tutaj główna gwiazda. Poza tym mamy zespół z Niemczech, z Czech, no i takie całkiem chyba dobre zespoły z Polski. No właśnie, jak to wygląda? Czy te zespoły też się powtarzają? Czy staracie się wyszukiwać jakieś takie smaczki, ciekawe propozycje, nowe? Jest coś, co się powtarza zawsze. Zawsze powtarza się koncert Radogosta, czyli inicjatorów stworzenia tego wydarzenia. Więc Radogost jest co roku. Są zespoły, które się powtarzają, przyjeżdżają co kilka lat. No prawda jest taka, że spokojnie można przyjąć, że zespoły chcą tu występować, bo szukają sobie miejsca na tym festiwalu. Wiem, że się z Łukaszem kontaktują już bardzo wcześnie i pytają, czy mogliby przyjechać znowu w tym roku. Więc to nie tylko się cieszy powodzeniem ta impreza wśród odbiorców, ale też właśnie wśród zespołów, w środowisku słowiańskim, w środowisku folk-metalowym. A co tu przed nami, bo wiem, że to dzieło córki. Tak, córka sama szyje takie woreczki, które dawniej były nazywane kapturgami. I te woreczki, w środku w tych woreczkach jest zawartość, która dawniej wierzono, że te przedmioty przynoszą po prostu szczęście, tak? No to córka nam teraz powie, co to tam są za przedmioty, chyba że nam pokażesz jeden taki woreczek. Może będzie prościej, a my zobaczymy na własne oczy te przedmioty, które kiedyś wierzono, że dają szczęście. Zaraz sobie tu zgarniemy taki woreczek. Proszę pokazać, a mama będzie mówić, co to jest. To jest kamień. To nie jest kamień. To nie jest kamień? A nie, myślałam, że to kamień. Orzeszek. Co? I pieniążek, grosik. To jest ważne, żeby pieniążek był w kolorze złotym. Mhm. I orzeszek. Orzeszek i pieniążek. Symbol dobrobytu. Do tej pory przecież na Boże Narodzenie orzechy, kładziemy wszędzie orzechy, nawet na choince wieszamy, więc to się wywodzi właśnie z kultury dawnych Słowian. Mhm. To wszystko i po prostu dobrobyt, szczęście. To jak wygląda ten proces? No przede wszystkim jakby grzejemy sobie materiał, tak to stal, którą chcemy przekuć coś innego i rozgrzany materiał na kowadle za pomocą kleszczy, młotka formujemy już dowolny kształt tak naprawdę, który chcemy. Dowolne kształty też takie nowoczesne, bo tutaj tak naprawdę pan ma wszystko. Tak. I róże, i otwieracze. Tak. Bardzo, bardzo szeroko różne produkty mamy i współczesne, i takie historyczne, jakieś nożyczki na przykład, historyczne nożyki, siekierki, różne rzeczy. A co jest takie najtrudniejsze do wykonania, chociażby z tego, co pan tu ma, co panu osobiście przysporzyło najwięcej problemów? Pan sobie coś wymyślił i nagle się okazało, kurczę, to nie jest takie proste. Trudne, nie trudne, no niektóre rzeczy są po prostu pracochłonne, trzeba dużo czasu poświęcić, żeby coś zrobić, to głównie o to chodzi. Jakie zioła ludzie, no chociażby tutaj Brennej, najczęściej pytają o te najbardziej popularne, coś ich zaskakuje? Powiem tak, zaskakują ich przede wszystkim nazwy, bo ja się staram w momencie, kiedy tworzę mieszanki kolejne, nie dawać im nazwy, która by bardzo sugerowała, że ktoś bardzo choruje i bardzo jest w boleściach, tylko staram się robić nazwy, które są sympatyczne i troszeczkę może zabawne. Śmiech też jest jakąś tam formą kuracji, na przykład nie wiem jak... Jest mieszanka ziół, która ma działać na zgagę na wrzody. To jest to czar teściowej. No więc tak, nazwy są zaiste zaskakujące zazwyczaj dla większości osób, ale to jest fajne, bo to jest zawsze jakiś powód do rozmowy, do śmiechu, jak tutaj do nas ludzie podchodzą. Najczęściej kupowane
jest chyba właśnie ta mieszanka. To jest sen nocy letni. To są zioła relaksujące, uspokajające, przeciwstresowe. Ja myślę, że chyba to jest tak naprawdę przyczynek do większości chorób, które nas aktualnie dręczą. To jest właśnie stres, niedobór snu i to wszystko, co wynika z tego, w jakim świecie żyjemy. Także to na pewno jest nasz taki właśnie numer jeden. No i tak powiem, ale to tak cichutko, że zioła miłosne. One też są zawsze bardzo popularne. Zawsze tego szukamy, żeby było więcej tej miłości koło nas.